Ojej, co się stało? Charakterystyczne wszystkie moje plany, proszę Tak, boję. przyjąć. Co się to wpada? Hare Krishna, mój pokłony wszystkim. Wszelka chwała Gurudewu Śrila Prabhupadzie. Hare Krishna. Can you hear me? Yes, Maharaj, Kotika Yes. Navas. Very well. Hare Krishna. So where are we? Who knows? Canto 3, chapter 19, verse 29. 19? 1924. 19. Okay. Omigyana Timirandasya Janaganasalakayam Yakshir Smritam Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manavistam Shapitam Jaina Bhutale Swayam Upakara Maya Dadatvi Saparantikam Shri Krishna Chaitanya Prabhuni Chananda Shri Adoita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhaktivindam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram, Hare Ram, Ram Ram, Vinas Tasu Swamaya Su Buyes Charvaraj Keshavam Ushopad Gu Amano Mum Dadvise Vastitam Bahi Translation. When the demon saw his magic forces dispelled, he once again came into the presence of the personality of Godhead, Keshava, and full of rage, tried to embrace him with his arms to crush him. But to his great amazement, he found the Lord standing outside the circle of his arms. Czytamy ze Śrimad-Bhagavatam, pieśń 3, rozdział 9, werset 24. Gdy demon ujrzał, jak jego magiczne moce zostały rozwiane, ponownie pojawił się przed osobą Boga, Keszawą, i pełen gniewu próbował go zmiażdżyć swymi ramionami. Lecz ku jego wielkiemu zdumieniu, Pan znalazł się poza zasięgiem jego ramion. Report. In this verse, the Lord is addressed as Keshava because he killed the demon Keshi in the beginning of creation. Keshava is also a name of Krishna. Krishna is the origin of all incarnations, and it is confirmed in the Brahma Samhita that Govinda, the origin of all incarnations, that the Supreme Personality, the God, the cause of all causes, exists simultaneously in his different incarnations and expansions. Go ahead. W powyższym wersecie Pan został nazwany Keszawą, gdyż na początku stworzenia zabił demona Keshi. Keszawa jest również imieniem Kryszny. Kryszna jest źródłem wszelkich inkarnacji, a Brahma Samhita potwierdza, że Govinda, najwyższa osoba Boga, przyczyna wszelkich przyczyn, istnieje jednocześnie we wszystkich swoich rozmaitych ekspansjach i inkarnacjach. Thank you.
The demons' attempt to measure the Supreme Personality of Godhead is significant. The demons wanted to embrace him with his arms, thinking that with his limited arms, he could capture the Absolute by material power. He did not know that God is the greatest of all the great and the smallest of all the smallest, of all the small. No one can capture the Supreme Lord or bring him under his control. Go ahead. W tym przypadku znaczące jest to, że demon usiłował ograniczyć najwyższą osobę Boga. Chciał go objąć swymi ramionami, ponieważ myślał, że dzięki materialnej sile może swymi ograniczonymi rękoma złapać absolut. Nie wiedział, że Bóg jest największym z największych i najmniejszym z najmniejszych. Nikt nie może ani pojmać najwyższego Pana, ani go kontrolować. But no one can bring the Lord under control. But the demoniac persons always attempt to measure the length and breadth of the Supreme Lord. By his inconceivable potency, the Lord can become the universal form, as explained in the Bhagavad Gita, and at the same time, he can remain within the box of his devotee as their worshipable deity. There are many devotees who keep a statue of the Lord in a small box and carry it with them everywhere. Every morning, they worship the Lord in the box. The Supreme Lord Keshava, or the Personality of Godhead Krishna, is not bound by any measurement of our calculation. He can remain with his devotee in any suitable form, yet he is unapproachable by any amount of demoniac activities. Ale osoby demoniczne zawsze usiłują zmierzyć długość i szerokość tego, który dzięki swym niepojętym mocom może pojawić się w swej formie kosmicznej, jak zostało to opisane w Bhagavad Gicie, i jednocześnie pozostać w szkatułce swego bhakty jako jego uwielbione bóstwo. Jest wielu bhaktów, którzy trzymają posążek Pana w małej szkatułce, zawsze noszą ją przy sobie i każdego ranka wielbią Pana. Nie możemy ograniczyć najwyższego Pana Keszawy, czyli osoby Boga, miarą naszych kalkulacji. On zawsze w jakiejś odpowiedniej formie przebywa ze swoim baktą, jednakże nie jest osiągalny przez żadną liczbę demonicznych dokonań. Text 25. Well, we could comment on this point that this is the demoniac mentality. They want to know God just like they would know something like a walnut. And they can measure it and taste it and smell us and tell us everything. But God is not knowable like that. Mogę tu skomentować, że na tym polega ta demoniczna mentalność, że oni chcą tak poznać Boga, tak go zmierzyć, tak jak jakikolwiek przedmiot, ale Bóg nie jest taki. He can be known to some extent according to our capacity to know him, but that will depend on the mercy of the Lord. Można go poznać do pewnego stopnia stosownie do naszych możliwości, ale jest to zależne od łaski Pana. He says very clearly, as we surrender it to him, then he reveals himself. On jasno mówi, że tak jak podporządkujemy się jemu, tak on objawi się. But the demons don't like this idea of surrender. Jednakże demonom nie podoba się ta idea podporządkowania. But we're not independent, so why not agree that there's someone is independent? Ale my nie jesteśmy niezależni, to nie znaczy, że nie możemy zgodzić się z tą ideą, że nie ma nikogo, kto byłby niezależny. Otherwise, we can't explain what is the cause of creation. W przeciwnym razie nie możemy wyjaśnić, co jest przyczyną stworzenia. They just go on speculating, or they have some funny idea that God means everything. Oni po prostu spekulują, tam wytwarzając jakieś takie śmieszne idee, że Bóg jest wszystkim. And he has no separate existence. I nie ma swojego oddzielnego istnienia. Krishna addresses this point in the ninth chapter, text
4 and 5, I think, and how the Lord is independent at the same time. Nothing is outside of him. Krishna odnosi się do tego w 9 rozdziale Bhagavad Gita, myślę, że w wersecie 4 i 5, że Krishna jest niezależny, niemniej jednak wszystko jest w nim. Text 25. Tam mustibhir vinigantam vajra sarai adhoksaja karena karna mulehan yata tvastram urutpati. Translation. The demon now began to strike the Lord with his hard fists, but the Lord adhoksaja slapped him in the root of the ear. Even as Indra, the Lord of the Maruts, hit the demon Vrita. Werset 25. Teraz demon zaczął uderzać Pana swymi twardymi pięściami, lecz Pan Adhokraja, niczym Indra, król Marutów, godzących w demona Vritę, wymierzył Hiranyakszy cios okolicą ucha. Report. The Lord is explained here to be Adhokraja, beyond the reach of all material calculation. Akshaja means the measurement of our senses, and Adhokraja means that which is beyond the measurement of our senses. Objaśnienie. W powyższym wersecie Pan został opisany jako Adhokraja, czyli ten, który znajduje się poza zasięgiem materialnych kalkulacji. Akshaja oznacza kalkulację naszych zmysłów, a Adhokraja znaczy to, co przekracza kalkulację naszych zmysłów. Text 26. Saha sahato visya chita ya vajnya paribrahmad gatra udastalochana vishima bhavyangri sarorahu patyad yata nagandro utibhi nibhavasata. Though struck indifferently by the Lord, the conqueror of all, the demon's body began to wheel. His eyeballs bulged out of his sockets, his arms and legs broken, and his hair on his head scattered. He fell down dead, like a gigantic tree uprooted by the wind. Werset 26. Kiedy tak Pan, ostateczny zwycięzca, bez wysiłku ugodził w ciało demona, zaczęło ono wirować. Oczy demona wyszły z orbit i padł martwy, jak gigantyczne drzewo wyrwane z korzeniami przez wiatr. Jego ręce i nogi były połamane, a włosy rozrzucone. Report. It does not take even a moment for the Lord to kill any powerful demon, including Hiranyaksha. The Lord could have killed him long before, but he allowed the demon to display the full extent of his magical feats. One may know that by magical feats, by scientific achievement or knowledge, or by material power, one cannot become the equal of the Supreme Personality of Godhead. His one signal is sufficient to destroy all our attempts. His inconceivable power is displayed here, as displayed here, is so strong that the demon, despite all his demoniac maneuvers, was killed by the Lord when the Lord desired, simply by one slap. Objaśnienie. Pan jest w stanie zabić każdego potężnego demona, nawet takiego jak Hiranyaksha, w przeciągu zaledwie chwili. Już dawno mógł zabić Hiranyakshę, lecz nie zrobił tego, bo chciał, aby demon ukazał swoje wszystkie magiczne wyczyny. Powinniśmy wiedzieć, że nigdy nie dorównamy najwyższej osobie Boga, ani przez sztuki magiczne, ani dzięki zaawansowanej wiedzy, czy dzięki materialnej mocy. Jedno jego skinienie jest w stanie zniszczyć wszelkie nasze wysiłki. Pan pokazał swą niepojętą ogromną moc, kiedy w momencie, gdy tego pragnął, jednym uderzeniem zabił Hiranyakshę, pomimo jego demonicznych sztuczek. Text 27. Chisto sayanam tam akuntavas chasam karaladam stram pari dasta dachadam ajadayo
Viksha, Sahash, Mush, Agata, Ahom, Imam, Kohunu, Abate, Samistam, Tim. Translation. Aja, Brahman, and others arrived on the spot to see the fearfully tusked demon lying on the ground, biting his lip. The glow of his face was yet unfaded, and Brahma admiringly said, "Oh, who could meet such a blessed death?" Proszę 27. Aja, Brahma, przybył tam wraz z innymi, aby zobaczyć demona o przerażających kłach, które leżą na polu walki z przygryzioną wargą. Rumieniec nie zgasł jeszcze na jego twarzy i Brahma rzekł z podziwem: kogóż to spotkała taka błogosławiona śmierć? Report. Although the demon was dead, his bodily lust was unfaded. This is very peculiar, because when a man or animal is dead, the body immediately becomes pale. The luster gradually fades and a decomposition takes place. But here, although Hiranyaksha lay dead, his body luster was unfaded because the Lord, the Supreme Spirit, was touching his body. One's body's luster, bodily luster, remains fresh only as long as the spirit soul is present. Although the demon's soul had departed from his body, the Supreme Spirit touched the body, and therefore his bodily luster did not fade. The individual soul is different from the Supreme Personality of Godhead. One who sees the Supreme Personality of Godhead when he quits his body is certainly very fortunate, and therefore personalities like Brahma and other demigods utilized the death of the demon. Objaśnienie. Choć demon był już martwy, blask jego ciała jeszcze nie zgasł. Jest to rzecz niezwykła, ponieważ kiedy umiera człowiek czy zwierzę, ich ciała natychmiast bledną, blask stopniowo gaśnie i zaczyna się rozkładać. Ale tutaj, choć Hiranyaksha był już martwy, blask jego ciała nie gasł, gdyż dotknął go Pan, Dusza Najwyższa. Nasze ciało błyszczy tak długo, jak długo jest w nim obecna dusza. W powyższym przypadku dusza demona opuściła już jego ciało, ale blask tego ciała nie zgasł, gdyż dotknęła go Dusza Najwyższa. Dusza indywidualna nie jest tym samym, co najwyższa osoba Boga. Z pewnością niezwykle szczęśliwy jest ten, kto widzi najwyższą osobą Boga w momencie, gdy opuszcza swe ciało. Dlatego Brahma i towarzyszący mu pobogowie wychwalali śmierć demona. So remember, this Hiranyaksha and Hiranyakashipu were originally the doorkeepers of the Lord. So naturally, their position is unique in that they were killed by the Lord, and therefore they were returning again to the Lord. Pamiętajmy, że Hiranyaksha, on nie był zwykłą osobą. On, zanim pojawił się jako demon, był oddźwiennym Pana, dlatego on miał taką możliwość, żeby być w kontakcie z Panem i być przez niego zabitym. Text 28. Yam yogi na yoga sam mi naraho ya yanti lingad asato umukshaya tasyaisa daitya vishabir padarhato hukam prajam prasasyams tanum utsarajaha. Translation. Brahma continued, he was struck by a footprint, by a forefoot of the Lord, whom yogis seeking freedom from their unreal material bodies meditate upon in seclusion in mystic trance. While gazing on his countenance, this crest jewel of Diti's sons has cast off his mortal coil. Proszę 28. Pan mówił dalej, Brahma mówił dalej, Pan ugodził demona swą przednią nogą, o której w odludnych miejscach medytują pogrążeni w transie jogini, pragnący porzucić swe nierealne materialne ciała, a ten rodowy klejnot pośród synów Diti opuścił ciało wpatrzony w oblicze Pana. Report. The process of yoga is very clearly described in this verse of Srimad Bhagavatam. It is said here that the ultimate end of the yogis and mystics
who perform meditations to get rid of the material body. Therefore, they meditate in secluded places to attain yogic trance. Yoga has to be performed in a secluded place, not in public or in a demonstration on stage, as nowadays practiced by many so-called yogis. Real yoga aims at ridding one of the material body. Go ahead. Powyższy werset Śrimad Bhagavatam niezwykle wyraźnie opisuje proces jogi. Mówi on, że ostatecznym celem wszystkich joginów i mistyków, którzy wybrali ścieżkę medytacji, jest pozbycie się materialnego ciała. Dlatego osoby te, aby osiągnąć trans, pogrążają się w medytacji w odludnych miejscach. Jogę należy praktykować w miejscu odosobnionym, a nie jak robi to dzisiaj wielu tzw. joginów, jako pokaz na scenie w miejscu publicznym. So this is the purpose of yoga, to qualify to enter into the spiritual world. Więc taki jest cel jogi, by zdobyć kwalifikacje do udania się do świata duchowego. But generally, people take yoga to get some advantage in this world. Ale na ogół ludzie podejmują jogę, żeby odnieść jakieś korzyści w tym świecie. They want to have an advantage here in the form of good health and long life and strong body, so they practice yoga. Chcą mieć jakąś korzyść tu w tym świecie, czy to w formie silnego ciała, czy dobrego zdrowia, i z tego powodu praktykują jogę. But this is not the real purpose of yoga. Ale nie jest to prawdziwym celem jogi. Yoga practice is not intended to keep the body fit and young. Such advertisement of the so-called yoga are not approved by any standard method. Particularly mentioned in this verse is the word yam, or unto whom, indicating that meditation should be targeted on the personality of Godhead. Even if one concentrates his mind on the boar form of the Lord, that is also yoga, as confirmed in Bhagavad Gita. One who concentrates his mind constantly in meditation upon the Supreme Personality of Godhead in one of his many varieties of forms is a first-class yogi, and he can very easily attain trance simply by meditating upon the form of the Lord. Go ahead. Celem prawdziwej jogi jest pozbycie się materialnego ciała, a nie zachowanie zdrowego i młodego ciała. Żadna standardowa metoda nie poleca takiego typu jogi. W powyższym wersecie zostało wspomniane słowo yam, któremu wskazujące, że celem medytacji powinien być osoba Boga. Gdy skoncentrujemy swój umysł na osobie Pana, nawet w jego formie dzika, również jest to jogą. Bhagavad Gita stwierdza, że największym joginem jest ten, który w czasie medytacji nieustannie koncentruje swój umysł na jednej z niezliczonych form osoby Boga. Taka osoba z łatwością osiąga trans jedynie dzięki medytacji o formie Pana. This point is made in the end of the sixth chapter, Yogi Napi Salvesam, Madhgate Natanatara. Krishna says, the real yogi, the best yogi, is one who is always remembering me, always thinking of me. Ten punkt jest poruszony w ostatnim wersecie szóstego rozdziału Bhagavad Gita, gdzie Krishna mówi, że prawdziwym joginem jest ten, kto nieustannie medytuje o mnie. And by such meditation, then one qualifies to return to the spiritual world. I dzięki takiej medytacji ktoś zdobywa kwalifikacje, by powrócić do świata duchowego. If one is able to continue such meditation on the Lord's form at the time of one's death, one is liberated from the mortal body and is transferred to the kingdom of God. This opportunity was given to the demon by the Lord, and therefore Brahma and other demigods were astonished. In other words, the perfection of yoga practice can be attained by a demon also if he is simply kicked by the Lord. A jeśli jest w stanie kontynuować tę medytację o formie Pana w chwili swej śmierci, uwalnia się wówczas od śmiertelnego ciała i zostaje przeniesiona do Królestwa Boga. Taką właśnie możliwość Pan dał owemu demonowi. Dlatego Brahma i pozostali półbogowie byli niezwykle zdziwieni, gdyż to oznacza, że doskonałość, jaka płynie z praktyki jogi, może osiągnąć również demon,
jeśli jedynie zostanie kopnięty przez Pana. The problem is people want something cheap, just like I was looking when we first started this class 10 minutes ago. There was a very intelligent looking Indian boy, but he's gone now because he wants something immediate instead of understanding the value of hearing this philosophy and the long range coming to the point of changing your life gradually, step by step, qualifying to enter the spiritual world. It's not a one moment thing that you're going to be qualified. Problemem jest to, że my chcemy jakiejś natychmiastowej korzyści. Tak na przykład, gdy zaczęliśmy ten wykład jakieś 10 minut temu, to był tu jakiś taki młody Hindus z inteligentnym wyrazem twarzy, ale teraz już go nie ma, dlatego że nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby tak dużo czasu poświęcić na zdobycie takiej wielkiej rzeczy, która nie jest tak łatwo osiągalna. People are looking for something magical that they can immediately feel. Wow, now I understand. This is wonderful. Ludzie oczekują czegoś takiego magicznego, że tak natychmiast zareagują. O, to jest coś wspaniałego. Therefore, generally we have kirtan before we speak. Dlatego na ogół mamy kirtan, zanim robimy wykład. Because kirtan is magical. Dlatego, że kirtan jest magiczny. A good kirtan, dancing and singing, then we can feel something magical, something transcendental. Gdy jest dobry kirtan, w którym śpiewamy, tańczymy, to możemy odczuć coś transcendentalnego. Therefore, Prabhupada generally always chanted before he spoke. Dlatego Śla Prabhupada na ogół zawsze intonował, zanim przemawiał. But on the Zoom, it's a little difficult to have a good kirtan because of the. We could try it sometime, but I think we have tried it. It hasn't turned out to be so good. Zrobienie dobrego kirtanu na Zoomie to nie wydaje się takie łatwe. Możemy spróbować, choć wydaje mi się, że już to próbowaliśmy, ale nie wyszło to zbyt dobrze. Because then, generally, the proper system was we do kirtan for a fair amount of time, and then we spoke, so people had a little taste of something better in the kirtan. Na ogół zwyczaj Śla Prabhupada był taki, że najpierw był kirtan, taki dosyć nawet długi, i wówczas, gdy mówił, to już ludzie doświadczyli jakiegoś takiego wyższego smaku. But those of you who are remaining and hearing this discussion from Śrīmad Bhāgavatam are to be congratulated, because even if you didn't get some magic, you understand that this is a bona fide process, and Śrīmad Bhāgavatam is authorized spiritual book. Także tym z was, którzy nie wylogowali się po chwili, którzy do tej pory słuchają, można pogratulować, gdyż tak zdajecie sobie sprawę, że Śrīmad Bhāgavatam jest magiczne i jest transcendentalną książką. And it should give us enthusiasm to chant. I to powinno dać nam entuzjazm, by tanować. I'm sure all of you have been chanting today on your beads and in kirtan. Jestem pewny, że wszyscy z was już intonowali dzisiaj na swoim japasie i w kirtanie. So this is the goal. We want to be inspired to kirtanaya sadahari, to always be engaged in hearing and chanting about the Lord. I to jest celem. My aspirujemy do tego, żeby być nieustannie zaabsorbowanym słuchaniem i intonowaniem o Panu. We finished the purport? Yes, my Lord. Okay, text 29. Yes. Etoto prasadav asya sampadyatva asadgatim una kaitpayar stanam patasyate hi janmabi. These two personal assistants of the Supreme Lord, having been cursed, have been destined to take birth in demoniac families. After a few such births, they will return to their own position. Verse 29. Ci dwaj osobiści słudzy Najwyższego Pana zostali przeklęci,
I przeznaczeniem ich jest pojawianie się w rodzinach demonów, a gdy narodzą się tak parę razy, powrócą wówczas na właściwe sobie miejsce. So this is Lord Brahma speaking. To powiedział Pan Brahma. Text 30. Deva uchu namo namaste kaila yajkya tantave stito grihita mala satvamurtaye yusyahatoyam jagatam arundutu tudas tvatpada bhaktya vayam isha nivita. Translation: the demigods address the Lord. All obeisances unto you. You are the enjoyer of all sacrifices, and you have assumed the form of a boar in pure goodness for the purpose of maintaining the world. Fortunately for us, this demon, who was a torment to the world, has been slain by you. And we too, O Lord, are now at ease in devotion to your lotus feet. Werset 30. Półbogowie tymi słowami przemówili do Pana. Wszelka chwała Tobie, dla którego przyjemności spełniane są wszystkie ofiary. Ty przyjąłeś formę dzika w czystej dobroci, aby uratować ziemię i szczęśliwie dla nas zabiłeś tego demona, który jest przyczyną udręki światów. Więc i my bez strachu padamy w oddaniu do Twych lotosowych stóp. Report. The material world consists of three modes, goodness, passion, and ignorance. But the spiritual world is pure goodness. It is said here that the form of the Lord is pure goodness, which means that he is not material. In the material world, there is no pure goodness. In the Bhagavatam, the stage of pure goodness is called sattvam, isuras, visudat, visudam, sattvam, visudam. Visuddham means pure. In pure goodness, there is no contamination by the two inferior qualities, namely passion and ignorance. The form of the board, therefore, in which the Lord appeared, has nothing to do, is nothing of the material world. There are many other forms of the Lord, but none of them have belonged to the material qualities. Such forms are not different from the Vishnu form, and Vishnu is the enjoyer of all sacrifices. Objaśnienie. W świecie materialnym mamy do czynienia z trzema cechami – dobrocią, pasją i ignorancją, ale w świecie duchowym jest tylko czysta dobroć. Powyższy werset mówi, że forma Pana jest czystą dobrocią, co oznacza, że nie jest ona materialna. W świecie materialnym czysta dobroć nie istnieje. W Bhagavatam platforma czystej dobroci jest nazwana Sattvam Vishuddham. Vishuddham oznacza czysta. Na tej platformie nie występuje zanieczyszczenie dwiema niższymi cechami, mianowicie pasją i ignorancją. Zatem forma dzika, w której Pan się pojawił, nie ma nic wspólnego z tym materialnym światem. Pan posiada również wiele innych form, lecz żadna z nich nie należy do świata materialnych jakości. Takie formy nie są różne od formy Wisznu, a Wisznu jest podmiotem radości wszystkich ofiar. The sacrifices which are recommended in the Vedas are meant to please the Supreme Personality of Godhead. In ignorance only, people try to satisfy many other agents, but the real purpose of life is to satisfy the Supreme Lord, Vishnu. All the sacrifices are meant to please the Supreme Lord. The living entities who know this perfectly well are called demigods, godly, or almost God. Since the living entity is part and parcel of the Supreme Lord, it is his duty to serve the Lord and please him. The demigods are all attached to the personality of Godhead for their pleasure. And for their pleasure, the demon, who was a source of trouble to the world, was killed. Purified life is meant to please the Lord, and all sacrifices performed in purified life are called Krishna consciousness. This Krishna consciousness is developed by devotional service, as clearly mentioned here. Wedy zalecają spełnianie ofiar, których celem jest sprawienie przyjemności najwyższej osobie Boga. Prawdziwym celem życia jest sprawienie radości najwyższemu Panu, Vishnu, więc tylko z powodu ignorancji ludzie próbują zadowolić jego pośredników.
Wszystkie ofiary powinny być spełniane dla przyjemności najwyższego Pana. Te żywe istoty, którym ta prawda nie jest obca, są nazywane półbogami, pobożnymi albo prawie Bogiem. Żywa istota jest integralną cząstką najwyższego Pana, a więc jej obowiązkiem jest służyć Mu i sprawiać Mu radość. Wszyscy półbogowie są przywiązani do osoby Boga, a ten dla ich przyjemności zabił demona, który był źródłem niepokoju dla świata. Celem czystego życia jest sprawienie przyjemności Panu. Wszystkie ofiary spełniane w ciągu takiego życia są nazywane świadomością Kryszny, a jak zostało tu wspomniane, świadomość Kryszny można rozwinąć przez służbę oddania. Text 31. Maitreya uvacha evam hiranyaksham asa vivakram sasadaya jitva ari shukraha jagama lokam swam ahantado swastvam samitata pushkara istara di DB translation. Sri Maitreya continued, after thus killing the most formidable demon, Hiranyaksha, the Supreme Lord Hari, the origin of the boar species, returned to his own abode, where there is always an uninterrupted festival. The Lord was praised by all the demigods headed by Brahma. Pulsa 31. Sri Maitreya mówił dalej, najwyższy pan Hari, źródło gatunków dzików, powrócił do swej siedziby, gdzie panuje wieczne święto. Powrócił tam, gdy zabił niezwykle groźnego demona Hiranyakszę, a wychwalali go wszyscy półbogowie na czele z Brahmą. Report. The Lord is spoken of herewith as the origin of the boar species. As stated in Vedanta Sutra 112, the absolute truth is the origin of everything. Therefore, it is to be understood that all 8,400,000 species of bodily forms originate from the Lord, who is always Adi, or the beginning. In the Bhagavad Gita, Arjuna addresses the Lord as Adiyam, or the original. Similarly, in the Brahma Samhita, the Lord is addressed as Adi Purusham, the original person. Indeed, in Bhagavad Gita 10.8, the Lord himself declares, Mata Savata, Matam Savam Pravartate, from me everything proceeds. Objaśnienie. W powyższym wersecie Pan został opisany między innymi jako źródło gatunku dzików. Vedanta Sutra 1.1.2 oznajmia, że źródłem wszystkiego jest prawda absolutna. Zrozumiałe jest zatem, że wszystkie z 8,400,000 rodzajów form cielesnych mają swój początek w Panu, który zawsze jest Adi, czyli jest zawsze początkiem. W Bhagavad Gita Arjuna nazywa Pana Adiam, czyli pierwotnym. Podobnie w Brahma Samhicie Pan jest określany jako Adi Purusham, czyli pierwsza istota, a w Bhagavad Gita 10.8 Pan sam oświadcza Mata Sarvam Pravartate, wszystko emanuje ze mnie. In this situation, the Lord assumed the shape of a boar to kill the demon Hiranyaksha and pick up the earth from the Garbha ocean. Thus, he became Adi Sukara, the original boar. In the material world, a boar or pig is considered most abominable, but the Adi Sukara, the Supreme Personality of Godhead, was not treated as an ordinary boar. Even Lord Brahma and the other demigods praised the Lord's form as a boar. Pan, pragnąc zabić demona Hiranyakszę i wyłowić ziemię z oceanu Garbha, pojawił się w postaci dzika. W ten sposób stał się Adi Sukara, pierwotnym dzikiem. W świecie materialnym dzik czy świnia uważane są za jedne z najbardziej obrzydliwych zwierząt, ale Adi Sukara, najwyższa osoba Boga, nie był traktowany jak zwykły dzik. Tę formę Pana wychwalał wraz z pozostałymi półbogami nawet pan Brahma. This verse confirms the statement of Bhagavad Gita that the Lord appears as he is from his transcendental abode for the sake of killing the miscreants
and saving the devotees. By killing the demon Hiranyaksha, he fulfilled his promise to kill the demons and always protect the devotees, the demigod, headed by Brahma. The statement that the Lord returned to his own abode indicates that he has his own particular transcendental residence. Since he is full of all energies, he is all-pervasive in spite of his residing in Goloka Vrindavan. Just as the sun, although situated in a particular place within the universe, is present by its sunshine throughout the universe. Powyższy werset potwierdza oznajmienie Bhagavad Gita, że Pan przychodzi ze swej transcendentalnej siedziby, aby zabić niegodziwców i uratować bhaktów. Gdy Pan zabił demona Hiranyakshę, wypełnił tym swą obietnicę, która głosi, że zawsze będzie unicestwiał demony i chronił półbogów, którym przewodzi Brahma. W powyższym wersecie znajduje się oznajmienie, że Pan powrócił do swej siedziby, co wskazuje na to, że posiada on własną określoną transcendentalną rezydencję. Ponieważ Pan posiada wszelkie energie, to choć przebywa na Goloce Wrindawanie, jest wszechprzenikający, niczym słońce, które znajduje się w jednym szczególnym miejscu wszechświata, a dzięki swym promieniom jest niemal obecne wszędzie. Although the Lord has his particular abode in which he resides, he is all pervasive. The impersonalists accept one aspect of the Lord's features, the all-pervasive aspect, but they cannot understand his localized situation in his transcendental abode, where he always engages in fully transcendental pastimes. Especially mentioned in this verse is the word akando ditasvaram. Utsvar means pleasure. Whenever some function takes place to express happiness, it is called utsava. Utsava, the expression of complete happiness, is always present in the Vaikuntha lokas and the abode of the Lord. The abode of the Lord, it who is worshipable even by demigods like Brahma, to say nothing of others, less important entities such as human beings. Pan jest wszechprzenikający, choć ma swą szczególną siedzibę, w której przebywa. Impersonaliści przyjmują jeden aspekt osobowości Pana, aspekt wszechprzenikalności, lecz tego, że Pan przebywa w swej transcendentalnej siedzibie, gdzie bezustannie oddaje się transcendentalnym rozrywkom, nie potrafią zrozumieć. W tym wersecie szczególnie zaznaczone zostało słowo akhanditot savam. Utsava oznacza przyjemność. Kiedykolwiek pojawiają się czynności wyrażające szczęście, są one nazwane utsava. Utsava, czyli całkowite szczęście, jest bezustannie obecne na Vaikunthach, w siedzibie Pana, który jest wielbiony przez półbogów, nawet takich jak Brahma, nie mówiąc o innych, mniej ważnych istotach, takich jak na przykład ludzie. The Lord descends from his abode to this world, and therefore he is called Avatar, which means one who descends. Sometimes Avatar is understood to refer to an incarnation who assumes a material form of flesh and bone, but actually Avatar refers to one who descends from a higher region. The Lord's abode is situated far above the material sky, and he descends from that higher position. Thus he is called Avatar. Pan przychodzi ze swej siedziby do świata materialnego i dlatego jest nazywany Avatara, co oznacza ten, który zstępuje. Czasami niektórzy odnoszą słowo Avatara do jakichś inkarnacji, które pojawiają się w formach materialnych, zbudowanych ze skóry i kości, ale słowo Avatara w rzeczywistości odnosi się do tego, kto przychodzi z wyższych regionów. Siedziba Pana znajduje się daleko poza niebem materialnym, a ponieważ on przychodzi stamtąd, jest nazywany awatarą. Okay, any questions? Dobrze, czy są jakieś pytania? Yes, please. I have a question about the Visuddha Sattva. So it was mentioned in the purport that only the Lord can achieve Visuddha Sattva, but then again in the Nectar of Instruction, Srila Prabhupada speaks about Visuddha Sattva
as a transcendental level when we can actually perform devotional service. So can we rise to the Visuddhasattva platform? Yes, that's the... Ja chciałem zapytać o tą Visuddhasattwę. Tutaj było powiedziane, że jedynie Najwyższy Pan może ją osiągnąć, ale w Nektarze Oddania Śla Prabhupada pisze, że my powinniśmy wznieść się na tą Visuddhasattwę, żeby móc wykonywać służbę oddania. Więc czy rzeczywiście możemy na nią się wznieść? Yes, we can rise to the Suddhasattva. We must rise to the Suddhasattva platform in order to enter the spiritual world. Tak, możemy wznieść się na platformę Visuddhasattva i tak naprawdę musimy na nią się wznieść, jeśli chcemy udać się do świata duchowego. So the Lord is always Visuddhasattva, but the living entity sometimes falls down from that position and therefore he suffers in the material world. Pan zawsze jest Visuddhasattva, ale żywa istota czasem spada z tej pozycji do materialnego świata, spada z tej pozycji i dlatego musi udać się do tego materialnego świata. But due to illusion, the living entity is thinking he's not suffering, he's happy. Jednakże z powodu iluzji żywa istota czasem myśli, że nie cierpi, że jest szczęśliwa. But actually, with a little intelligence we can see, we're in an awkward position. Ale tak naprawdę, używając odrobiny inteligencji, możemy zrozumieć, że jesteśmy w nieznacznej sytuacji. But we should try to come to this point of Suddhasattva, a I powinniśmy próbować dojść do tego punktu Suddhasattvy. Then we can be happy in any condition. I wówczas możemy być szczęśliwi w każdych warunkach. That's all right. Dobrze. Oh, Mataji, what happened there? Mataji, co się stało? I'm here, Maharaj. Nie ma. That was for one second. Thank you so much. In other words, the same word is used for the living entity and the Lord. Innymi słowy, to samo słowo zostało użyte do żywej istoty i do Pana. Because it just means transcendental to the material world. Dlatego, że to oznacza transcendentalny do materialnego świata. Of course, we know on the spiritual side there's distinction between the Lord and the living entity. One is independent and the other is dependent. Oczywiście wiemy, że istnieje różnica pomiędzy żywym istotą a najwyższym Panem. Jedna z tych istot jest zależna, a inna niezależna. And so the living entities in the spiritual world are happy to be dependent on the Lord, and they're not envious of the Lord. A żywe istoty w świecie duchowym są szczęśliwe, będąc zależnymi od Pana i nie są o Pana zazdrosne. But if we're not happy with that, you can say reality, which it is a reality, then we may think, well, I should also be independent. I should also be equal to the Lord. Ale jeśli jesteśmy niezadowoleni z tej rzeczywistości, bo to przecież jest rzeczywistością, to sobie myślimy, o, ja powinienem sam zostać Panem. They don't like the idea of being dependent and of being subordinate to the Lord. Im nie podoba się ta idea bycia zależnym czy bycia podległym Panu. That's the reality. Taka jest rzeczywistość. We're dependent at every step. Że my jesteśmy zależni na każdym kroku. Like we always give the example of we're breathing this air. Without air, how can we discuss philosophy? Tak jak zawsze podajemy ten przykład, że oddychamy powietrzem i bez powietrza, jak moglibyśmy omawiać filozofię? But we're dependent on air and the sun and so many things, but somehow we think we're independent. Jesteśmy zależni od powietrza, słońca, tak wielu różnych rzeczy, ale w jaki sposób myślimy, że jesteśmy niezależni? This is due to false ego. Jest to wywołane fałszywym ego. Therefore the Buddhists and others, they want to remove ego, but we say no, we should change false ego to real ego. Dlatego buddyści i inni chcą pozbyć się ego, ale my mówimy, że nie, że my jedynie musimy zamienić fałszywe ego na prawdziwe ego. Real ego means I have an identity as a servant of the Lord. Prawdziwe ego oznacza, że moją prawdziwą tożsamością jest bycie sługą Pana.
Oh, there's Rukmini Devi Dasi. Are you happy with your new name? Rukmini Devi Dasi, podoba ci się twoje nowe imię? She said yes, I guess. Powiedziała tak. Oh, and there's also Amekala. We were looking for you. We were in Poland, Amekala. Jest także Amekala. Gdy byliśmy w Polsce, to wypatrywaliśmy cię. I'm glad to see you're tuning into the class. Także cieszę się, widząc cię na wykładzie. You should keep contact. You should keep contact with, especially with the Hindus in Warsaw, because they're missing you. Ale powinnaś mieć kontakt, zwłaszcza z Hindusami tam w Warszawie, dlatego że oni tęsknią za tobą. And Anantarupa, I owe you a letter. I'll give you that. I'll send you a letter soon. I Anantarupa, ja jestem winny ci listu, także wkrótce wyślę ci list. Thank you, Guru. Okay, any questions, or we should chant japa? Dobrze, są jakieś Guru pytania? Maharaj, there's one question from Russian chat. Go ahead. So one devotee asks, what should he do if he, not in purpose, offended another devotee? Jeden bhakta na czacie zapytał, co ma zrobić, jeśli przypadkowo obrazi innego wielbiciela. He should go and apologize. Powinien udać się do niego i przeprosić. What is the problem? We call each other Prabhu, so we can see him as master and say, I'm sorry if I offended you in any way. Please forgive me. Jaki problem? Zwracamy się do siebie nawzajem, Prabhu, co oznacza Pan. Także jaki problem, żeby pójść i obraziłem cię, więc cię przepraszam. Okay, anyone else? Dobrze, ktoś jeszcze? I have a question, Maharaj. Go ahead, Balava. About gratitude, should we practice gratitude, for example, when we don't want to read some books or chant Hare Krishna mantra? Should we practice, for example, like you said, we understood that the God is great and without air we can breathe, and we can gratitude God for that we can breathe. Should we practice gratitude? My question. Więc moje pytanie jest takie, czy powinniśmy praktykować wdzięczność? Tak jak Maharaj mówił, że bez powietrza czy bez słońca nie moglibyśmy żyć, więc jeśli nam się nie chce czytać książek, mantrować Hare Krishna, czy powinniśmy praktykować tą wdzięczność? Yes, of course we should be grateful to the Lord. Tak, oczywiście powinniśmy być wdzięczni Panu. He's staying with us, he resides in our heart and he's ready to reciprocate with us, so he's very... We should be very grateful that he hasn't abandoned us. On mieszka z nami, przebywa z nami w naszym sercu. Jest gotów, no jest z nami przez cały czas, także powinniśmy być wdzięczni za to, że nas nie porzucił. And that he's given us association of his devotee. I że dał nam towarzystwo swoich wielbicieli. And he's given us this wonderful process of chanting Hare Krishna. I daje nam ten wspaniały proces intonowania Hare Krishna. Okay, we're chanting now. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Krishna Krishna Hare Krishna Hare 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 Ram Krishna Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Krishna Krishna Hare Hare Ram
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, 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 Hare
Jego świątobliwość, który Wikra Maharaj ki. Hare Krishna, dziękuję za dobrą. Dziękuję, siostro. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Hare Krishna. Do zobaczenia. Hare Krishna. Hare Krishna.